Cześć wszystkim. Super. Dobrze, myślę, że już jestem. Chyba jestem. Okej. Dzień dobry. Tak, jestem na Instagramie. Cześć Instagram. Dzień dobry Facebooku. Witajcie, tu Karolina z Polish for You. Polish for You. Cześć Kelvin. Polish for You to nasza szkoła języka polskiego dla obcokrajowców. W Poznaniu jesteśmy z Poznania, z Polski. Uczymy w Poznaniu stacjonarnie, ale uczymy też online. I zapraszamy. Cześć, jest Remon. Cześć, Masud. Super, że jesteś. Remon, ty jesteś pierwszy raz? Pierwszy raz? Skąd jesteś, Remon? Jaka pogoda jest u Was dzisiaj? Bo w Polsce mamy już oficjalnie w kalendarzu jesień. Mamy w kalendarzu jesień, wiosna, lato, jesień, zima. Cześć! Witaj! Jest jesień, jest wrzesień i jest jesień. Dzisiaj pada deszcz. Pada deszcz, bardzo intensywnie pada deszcz i do tego wieje wiatr. I nie jest miło. Jest trochę depresyjnie. To jest typowa jesień. Ok? Jaka pogoda jest dzisiaj u Was? Jest ciepło, jest zimno. O, Mohamed, cześć! Cześć Turi, cześć Remon. Ok, jesteś z Egiptu, super. Remon, to u Ciebie jest ciepło, tak. Liz, cześć, jesteś jeszcze we Francji, czy już jesteś w domu? Jeszcze masz wakacje? Cześć, super. Ok, no dobrze, to zaczynamy. Czekam tylko na informację, Mohamed. Och, tylko 41 stopni. Ach, taka pogoda. No dobrze. Dzisiaj. Cześć Gukan, super, że jesteś. Śnieg? Liz, gdzie padał śnieg? To jest niemożliwe. Gdzie padał śnieg? Cześć Lakhar, cześć Marta. Cześć Henry, super, że jesteś. Ok. Brzydka pogoda też u Kelvina. No tak, u nas też w Polsce. Cześć Pawan. Ok, dzisiaj robimy trzy litery. E, I oraz y. E. E jest bardzo szerokie. E. Cześć, Jo. E. Ok? Szerokie. I jest do góry. I. I. Ok? I y. Y jest na dół. Na dół. Y. I tutaj. Y. Y. Ok? I to jest bardzo trudne, to jest skomplikowane. Na przykład kombinacja i, y, ok? E, y. I dzisiaj będziemy to robić. Ok, pada deszcz, Turi. Turi, a ty jesteś. Gdzie ty teraz mieszkasz? Cześć, Olga. Super. Ach, Liz, w górach był śnieg. Ok, dobrze. To zaczynamy. Pierwsza grupa, będziemy koncentrować się na E oraz I. E, I, ok. Pierwsze słowo, słowo numer jeden, myślę, że każdy zna. Bilet, bilet. Proszę powtórzyć, bilet. Bilet ulgowy i bilet normalny. Bilet ulgowy, bilet normalny. Jaki bilet? I bilet na co? Bilet na autobus, na tramwaj, na koncert. Masz bilet? Nie mam bilet. Jaka jest forma genetywu? Masz bilet? Nie mam. Kto pamięta? Jaka jest forma? Czekam. Zobaczymy. Ok, następne słowo. Proste. Ale długie. Biblioteka. 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 Co robimy w bibliotece?
Co robisz w bibliotece? Nie mam biletu, Marta. Bardzo dobrze, super, tak. Dobrze. Okej, co robisz w bibliotece? Kupujesz książki w księgarni, czy wypożyczasz książki z biblioteki? A może chodzisz do biblioteki, do czytelni, czytać książki? Kupujesz książki? Tak, dobrze. Kupujesz książki? Czy wypożyczasz z biblioteki? Okej, dobrze. Proszę, teraz ty. Ideał. Uwaga, ideał. Ideał. Idealny. Co może być idealne? Kto może być idealny? Idealny mąż, idealna żona. Czy jest ktoś taki, jak idealny mąż, idealna żona? Co jeszcze może być idealne? Idealne ciasto. Idealna kawa. Doskonała, perfekcyjna. Ok, idealny sposób. Dobrze, tak, bardzo dobrze. Ok, następne słowo. Uwaga. Ok, koncentrujemy się tutaj, ale musimy pamiętać. Cukierek. Cukierek. Jaki smak ma cukierek? Jaki smak ma cukierek? Słucham. Idealna córka. Idealne zdrowie. Dobrze. Mój mąż jest idealny lis. Fantastycznie. Dobrze. Okej. Okay. Idealna nauczycielka. Idealna studentka i idealny student. Okej. Okay. No dobrze. Jaki smak ma cukierek? Jaki smak ma cukierek? I co to jest cukierek? Cukierek. Jaki ma smak cukierek? Proszę o informację. Uwaga. Proszę próbować. Teraz ty. Marta, idealnie bogaty mąż. Dobrze. Hokeista. Dziękuję, kochan. Hokeista. Hokeista. Tak, Masud, słodki. Dobrze. Okej, okay, tak. Hokeista. Jakie atrybuty ma hokeista? Rowerzysta ma rower, tak? Narciarz ma narty. Snowboardzista ma snowboard. A co ma hokeista? Kto wie? To jest bardzo trudne. Trzcina cukrowa w Brazylii jest słodka, tak jak cukierek. Tak, to prawda. Czekam na informację, co ma hokeista, ok? Hejka, cześć. Dobrze, ok. Uwaga, długie słowo. Instagram ma na pewno problem, bo to nie widać dobrze. Ok. Inteligentny. Inteligentny. Tak, Masud. Ale co on ma? Rowerzysta ma rower. A co ma hokeista? Ok. Inteligentny. I poproszę polski synonim do inteligentny. Co to znaczy po polsku? Po polsku. Co to znaczy inteligentny? Tu mam problem. Ok. Inteligentny. Po polsku jaki jest synonim? Uwaga. Słodki. Cukierek był słodki. Słodki sekret. To będzie mój słodki sekret. Nie powiem ci, to jest mój słodki sekret. To będzie nasz słodki sekret. Jaki jest? Tak, dobrze, Marta. Inteligentny jest jak mądry. Bardzo dobrze. Tak. Też ma talent. Ok. Teraz moje pytanie. Jaki jest synonim do sekret? Polski synonim.
To sekret. Czekam na informację. Idziemy dalej. Uwaga. Mamy dwa słowa. Len i lin. Len, lin. Ja mówię jedno słowo, a ty decydujesz, co słyszysz. Ok? Myślisz, co słyszysz. Len. 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 Lin. Lin. Dobrze. Ok. Następne. Becz, bicz. Becz i bicz. Ok? Ja mówię jedno słowo. Wy decydujecie, co słyszycie. Ok? Becz. Becz. Bicz. 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 To jest trudne? Następne. Uwaga. Wolę, woli. 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 Wolę. Wolę. Okej. Jeszcze jedna na tę kombinację. Jeszcze jedna kombinacja. Znajome, znajomi. Okej. Wisem, cześć, kto jest leniwy? Znajomi. Znajomi. Oni wolą, ja wolę. Dobrze, Ramon. Okej. Znajomi. Znajomi. Znajome. 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 Ktoś mi napisał, co to jest po polsku sekret. Tak, znajome to są, to nie są przyjaciele, to jest taka relacja. Okej, okay, po polsku Marta pyta, czy znajomy to jest tak jak przyjaciółka. Znajoma to jest jak przyjaciółka. Mamy tak, kolega i koleżanka i to jest jak kolega i koleżanka z pracy, ze szkoły. Znajomy to jest taki dobry kolega na Facebooku. W Polsce mamy na Facebooku znajomych, ok? A przyjaciel to jest ktoś bardzo, bardzo specjalny, ok? Tak? Rozumiesz? Dobrze, ale ja czekam na synonim do słowa sekret. Nie ma tutaj. A, nie ma, nikt nie wie. Ok, no dobrze, powiem na końcu, jak nie zapomnę. E, które jest szerokie, E i Y, 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 ok? Cześć Mohamed, nie ma problemu, super, że jesteś, ok. Emerytka, emerytka, kto to jest emerytka? Nie pisam, jeszcze nie jesteśmy znajomymi na Facebooku. Emerytka. Kto to jest emerytka? Czy emerytka pracuje, czy nie pracuje? Kto wie? Po polsku, proszę wpisać tylko po polsku. Emerytka. Kto to jest? Czy emerytka pracuje, czy już nie pracuje? Ok? I uwaga, długie słowo, ale bardzo dobre słowo. Masud. Nie po angielsku, po polsku. Ok, moja matka jest emerytką. Tak, czyli co? Marta, twoja mama pracuje czy nie pracuje? Ok, już nie pracuje. Anna napisała. Tak, dobrze. Orieta wie, napisała? Ok, ja nie widziałam. Dobrze, super.
To ja powiem. Sekret to jest tajemnica. Tajemnica. Dobrze, super. Dobrze, okej, czekoladowy. Czekoladowy, pamiętajcie? Cz, jak po angielsku. Czekoladowy. Czekoladowy. Co jest czekoladowe? Co może być czekoladowe? Proszę napisać, ok? Co może być czekoladowe? O, tutaj, ach, nie widziałam, bo tutaj bardzo dużo osób na Instagramie pisało, a mi to nie wyskoczyło. Cześć wszystkim, przepraszam, Instagram. Bardzo dobrze, super. Co może być czekoladowe? Ciasto czekoladowe. Dobrze, Marta, proszę pisać. A ja teraz mam dla Was następne słowo. Uwaga. Proszę próbować. Proszę próbować. Czekoladowy smak. Dobrze, Bunny Foxy. Tak, dobrze. Dobrze, Justyna. Tak, znaczy Justyna, wiem, że wiesz. Ok. No, ale co? Na przykład ciast, masut. Ciasto czekoladowe. Kelvin, lody czekoladowe. Dobrze. Ok, i teraz uwaga. Kto umie to przeczytać? Wy często narzekacie, mówicie, a ten polski jest taki skomplikowany, bo jest dużo szy, czy, ży, dzy, zi. Uwaga, zobaczcie, tutaj jest same samogłoski mamy. Y, e, i, o, a. Wyeliminować. Wyeliminować. Eliminacja. Wyeliminować. Wyeliminować. Ok? Proszę powtórzyć, teraz ty. Wyeliminować. Wyeliminować. Bardzo szybko. Wyeliminować. Proszę próbować. Wyeliminować. Ok? Taki trening dla języka. Ok. Zły sen. Dzisiaj w nocy miałam zły sen. Zły sen, niedobry sen. Piękny sen i zły sen. Tak, Wisem. Wyeliminować. To jest długie słowo. Ale nie ma szy i nie ma ży i nie ma dzi. Ok, zły sen. Synem. 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 Idę na spacer z synem. Mohamed, powtórzyć. Wyeliminować. Proszę. Wyeliminować. Tak. Z synem. Idę na spacer z synem i z córką. Ok? Tradycyjne wesele. Co to jest wesele? Kto wie? I kto był na polskim tradycyjnym weselu? Kto był i kto wie, co się robi na polskim tradycyjnym weselu? Akram, to był zły sen, nie zły syn, tylko zły sen. Sen. I tutaj mamy syn, ok? To jest tak, Marta, po ślubie. Jak mężczyzna i kobieta biorą ślub, jest ceremonia w kościele i teraz już są mężem i żoną, to potem jest impreza, jest prywatna ceremonia i to jest wesele, tak. A Bunny Foxy nie była jeszcze. Ok, tradycyjne polskie wesele. I teraz. Wisem był i pił wódkę. No właśnie, dobrze. Uwaga. Mówię jedno słowo. Mamy sen i syn. Sen. 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 Syn. 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 Ok? Sen mamy, kiedy śpimy w nocy. To, co robi imaginacja, to jest sen. A syn, tak? To jak masz dziecko i to jest chłopiec, chłopak, to jest syn. Syn i córka. Ok?
Dobrze. Teraz wasze ulubione. Ulubiona para. Wejście, e, wejść, sen. Pisem, w nocy jak śpisz, to twoja imaginacja projektuje taki film. I to jest sen. Okej? Okay? Zły sen. Tak, dobrze. Okej. Okay. E, szeroko. E, wejście, wejście. I wyjście, wyjście. Okej? Okay? Uwaga. Mówię jedno słowo. Wyjście. Wyjście. Wejście. 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 Gdzie jest wejście? Gdzie jest wyjście? Wejście, e, wejście, tak. I wyjście, tak, Kelvin, tak. Przejechać i przyjechać. Ok? Wejście i wyjście. Do sklepu wejście, do środka wejście i wyjście. Nieulubiony, Klaudia. Ok, dobrze. I uwaga. To może jest twoje ulubione, Klaudia. Co? Uwaga. Przeszłość, przeszłość, przyszłość. E. Przeszłość. Przeszłość. E. Przyszłość. Y. Przyszłość. Ok? Mówię jedno słowo. Przyszłość. Przyszłość. To na dole. Przyszłość. Przyszłość. Przeszłość. 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 Tak? Co to jest przeszłość? Jakie? Nie po angielsku. Nie, Akram. Po polsku. Przeszłość. Wczoraj. Przedwczoraj. 10 lat temu. Ok? To jest przeszłość. Przyszłość. Jutro. Tak, tak, Liz. Wczoraj była przeszłość. Przyszłość. Jutro. Jutro. Pojutrze. Za tydzień. Ok, to jest przyszłość. I mamy czas w gramatyce. Czas przeszły, robiłem, robiłaś, tak? Gotowałem, gotowałaś i czas przyszły. Będę gotować, będę pisać, będę robić, zjem, ugotuję. Ok? Dobrze? Super. Dobrze. Następna grupa, też trochę trudna. I do góry, i jest wysokie, niskie. I Mohamed, nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi, Mohamed. Ok, ok? Wisem będzie pić. Ok. Co będziesz pić? Miły. Czekajcie, bo ci jakoś światło tutaj jest takie. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale na pewno słyszycie. Miły. Miły. Jesteś miły? Jesteś miła? Jesteś miłą osobą? Na pewno. O, może to jest. Czy to jest możliwa kombinacja? Miły polityk. Miły polityk. Miły polityk.
dobrze. Liczyć. Liczyć. Co to znaczy liczyć? Lis, czy ty wiesz, co to znaczy liczyć? Umiesz liczyć po polsku? Jaka jest największa liczba, którą umiesz powiedzieć po polsku? Wisem, jesteś bardzo miły, bo ty jesteś mężczyzną. Okej, i Musat jest miłą osobą. Masut, tak. Lis, umiesz liczyć po polsku? Jaka jest największa liczba, którą umiecie powiedzieć po polsku? Harman, bilion. Dobrze. Kelvin mówi, że nie jest miły. Kelvin, to jest niemożliwe. Kalkulować. Dobrze, bardzo dziękuję, Afus, za polskie słowo. Okej. Okay. Marta liczy ciastka. Dobrze. Remon, dobrze, brawo. Masud od 1 do 1000. Dobrze. Uwaga. Sentencja. Zdanie. Po polsku. Zawsze mi się to myli. 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 Nigdy nie pamiętam, czy jest przeszłość, czy przyszłość. 9 czy 10. Zawsze mi się to myli. Mam konfuzję. Nie jestem pewna. Zawsze mi się to myli. Klaudia, nie wierzę ci. Zawsze mi się to myli. Ok, proszę próbować na głos, głośno, ja nie słyszę, ale mam nadzieję, że mówicie to. Zawsze mi się to myli. Co ci się myli? Co ci się myli w języku polskim? Zawsze mi się to myli. Ok, uwaga. Następna sentencja. Śnił mi się, czekajcie, to chyba jest lepsze światło. Śnił mi się pysk wilka. Miałam sen. Sen, czyli jak śpię, to mam sen. I ta aktywność. Śnił mi się pysk wilka. Masud, zawsze mi się. Tak, pomyłka. Bardzo dobrze. Wisem. Pomyłka to jest myli. Błąd. Konfuzja. Masud, myli mi się. Nie jestem pewna. Nie wiem, czy to jest 9 czy 10. Nie wiem, czy jest wejście czy wyjście. Myli mi się, mam konfuzję. Ok? Ok. Śnił mi się pysk wilka. Wilk? Wilk i wilk i pysk. 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 Pysk to jest jak twarz u człowieka, ale wilk to jest jak pies, dziki pies. Pysk wilka, czyli twarz wilka. Śnił mi się pysk wilka. Czy to był dobry sen, czy zły sen, jak śni się pysk wilka? Pysk wilka. Pysk wilka. Ok? Dobrze. Następna grupa. Uwaga. Głos wilka. Dobrze. Ok, tak. Wypił łyk wódki. I jest pijany. Wypił, chciałam powiedzieć szybko i nie mogę. Wypił łyk wódki i jest pijany. Łyk, jeden łyk, czyli jak ja mam tutaj, nie mam wódki, mam herbatę. Teraz uwaga. To jest łyk. Łyk. Jeden łyk. Czasami jak na przykład ja i Justyna jesteśmy w kawiarni i ja mam herbatę, Justyna ma kawę, ja mogę powiedzieć: Justyna, daj mi łyka kawy, daj mi łyka kawy, chciałabym spróbować, ok? Chciałabym spróbować, jak smakuje twoja kawa, daj mi jednego łyka, daj mi łyka. Mogę łyka? Mogę łyka kawy? Mogę spróbować? Ok? Wisem mówi, że jak się śni pysk wilka, to jest to zły sen. Ok.
Tak, dobrze, Marta. Jak pijesz dużo alkoholu, to jesteś pijany. Ok? On wypił łyk wódki i jest pijany. Czy to jest dużo? Łyk wódki? Nie wiem. Dla mnie dużo. Dla mnie na pewno dużo. A teraz uwaga, koncentracja. Wymowa. Uwaga. Wypił łyk wódki i jest pijany. Tylko jeden łyk i już pijany, tak. Wypił łyk wódki i jest pijany. Ok? Dobrze. I teraz pary. Pił i pył. Uwaga, mówię jedno słowo. Cześć, Ozge. Pył. Pył. Pił. 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 O, Justyna, bardzo proszę, możesz łyka, właśnie pije kawę z mlekiem owsianym. Och. No widzicie, Justyna teraz pije kawę, ale ja nie mogę łyka, bo jej tutaj nie ma. Okej. Pył. Pył. Dobrze, uwaga, następna para. Wić i wyć. Wić i wyć. Uwaga, mówię jedno słowo. Wić. Wić. Czy to dobrze widzicie? Bo tutaj naprawdę dzisiaj światło jest takie. Może tu jest lepiej. Ok. Widź. Widź. Wyć. Wyć. Ok. Dobrze. Mili, myli. Mili, myli. 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 Mili. Mili. No właśnie tak myślę. Muszę pisać na czarno. Chciałam, żeby było kolorowo i ładnie, ale chyba muszę robić niestety czarne napisy. No trudno. Ok, dobrze. I jeszcze ostatnia grupa. Uwaga. Teraz wszystkie trzy. E, szerokie. E, i. Ok. Uwaga, mamy trzy słowa. Skąpe, skąpi, skąpy. Mówię jedno. Uwaga. Skąpi. Skąpi. Skąpe. Skąpe. Skąpi. Skąpi. Skąpy. Skąpy. Akram, myli? Mieliśmy tą sentencję. Zawsze mi się to myli. Jak mam konfuzję, jak nie wiem, jak coś jest, a nie jestem pewna, to myli mi się. Ok? Dobrze. Uwaga. Grube, grubi, gruby. Mówię jedno słowo. Gruby. Gruby. Grubi. Grubi. Gruby. Gruby. Grube. Grube. Tutaj. Wisem, skąpy. Jak ktoś nie lubi wydawać pieniędzy, to jest skąpy.
bardzo nie lubi. Lubi mieć pieniądze w banku na koncie i nie lubi wydawać, nie lubi płacić. To jest skąpy. Jak ma z tym problem z pieniędzmi, to jest skąpy. Tak, albo książka, Marta. Książka jest gruba. Ta książka jest gruba. Ok? Tak? Dobrze? Ok? Uwaga. Dobrze widzę. Ok. Nowe, nowi, nowy. Mówię jedno słowo. Nowi. Nowi. Nowe. Nowe. Nowy. Nowy. Okej. I ostatnie. Nowe oferty z Żabki. Dobrze, Marta. Robisz zakupy w Żabce? Ok. Sławne, sławni, sławny. Dobrze, Mohamed. Tak, masz rację. Ok, mówię jedno słowo. Sławny. Sławny. Sławne. Sławne. Sławny. Sławny. Sławne. Sławni. Sławni. Klaudia, proszę jeszcze raz. E i y. E jest szerokie. E. E. Nowe. Nowe. Y. Y jest tutaj i jest niskie. Y. Y. Jak nowy. I Klaudia, potem ten live będzie na Facebooku i będzie na YouTubie, więc możesz zobaczyć, obejrzeć jeszcze raz. No, co to znaczy sławny? Poproszę, poproszę synonim po polsku. Sławny. Czekam na synonim po polsku. Co to znaczy sławny? Albo kto jest sławny? Jaki aktor albo jaka aktorka jest aktorka jest sławna, aktor jest sławny. Ok? To jeszcze moment czekam. Zobaczymy, czy ktoś napisze, czy ktoś wie, co to znaczy sławny, jakie są synonimy. A ja tylko szybko powiem, że live'y będą na Facebooku tutaj, będą też na YouTubie. I pamiętajcie, że jak macie pytanie, jak masz problem, masz pytanie, proszę napisać do nas. Albo mamy na Facebooku, możecie napisać na Facebooku, na maila kontakt@polishforyou.eu. Tak, Afrus, popularny. Bardzo dobrze, super, popularny. Brawo. Znany też, tak, to jest drugie słowo, znać. Znam kogoś, ktoś jest znany. Super. Możecie pisać na maila, możecie pisać tutaj na fanpage'u, na Instagramie i możecie pisać, i możecie być w naszej grupie. Mamy grupę Polish for You Group, więc jak masz problem, ona jest bardziej prywatna, możemy tam się spotykać bardziej indywidualnie, więc zapraszam do grupy Polish for You, też na nasz YouTube, tam możecie uczyć się polskiego, mamy za darmo darmowe kursy. No. Słownik znam tylko. Czy to byli. Nie rozumiem, Wisem. Które słowo? Tak, Masud, to jest też znany. Bardzo dobrze. Ok, no dobrze, to bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia za tydzień, w piątek. Sławna aktorka jak Anna German. Znasz Annę German, Marta? Nie, myślę, że nie każdy Polak zna Annę German. Ok, dobrze, dziękuję Wam bardzo, bo już 40 minut tutaj jesteśmy. Ok, kochani, pa, pa, do zobaczenia za tydzień, do zobaczenia na YouTubie, do zobaczenia na Facebooku, do zobaczenia na Instagramie.
Pa, pa, pa. Cześć. Dziękuję. Pa. Koniec i koniec.